hej, hej, w telewizorku, w komputerku, na monitorku. Pewnie to lepiej wygląda niż jest w rzeczywistości, ale pada, dość ostro pada. No niestety, jest już za 10:10, nie wygrzebaliśmy się wcześniej z namiotu, bo była ulewa. Jesteśmy tutaj poza zasięgiem, więc nawet już nie mówię, że się nie udało załadować vloga wczorajszego, ale nawet nie jesteśmy w stanie sprawdzić radaru pogodowego, czy ta chmura przejdzie, czy nie przejdzie, czy będzie cały dzień lało. Ja miałem plany, słuchajcie, że rano, piękne słoneczko, pogoda, wchodzę do tej rzeki, pływam, kąpię się, myję, cuduję i w ogóle wszystko, doręda tam też, jak nimfa, wiecie, na tym brzegu wyłania się. To on miał takie... Jak jakaś syrena, a tymczasem jesteśmy ubrani, jest 15 stopni, czuć chłód. No ale cóż zrobić, nie? Trzeba jechać. No. Trzeba jechać, bo wracamy już tak na Kraków. No jeszcze dzisiaj pewnie nie dojedziemy, ale mamy 160 czy 180 kilometrów z górami oczywiście, więc może na jutro się uda. To było fajne. Ale przynajmniej w namiocie było ciepło. Oj, w namiocie było super. W namiocie było super. Nawet się ślimaczkom spodobało, tym wielkim bezskorupkowym. Bardzo się spodobał im namiot. Ej! Deszczyk się uspokoił, na całe szczęście. Zrobiło się też cieplej. A my się zdaliśmy dzisiaj na nawigację Google'a. No, już wczoraj wiedzieliśmy. Ona nam wymyśliła taki fajny skrócik przez Magórski Park Narodowy. I wjechaliśmy aktualnie na jaki... Szlak? Zielony szlak. Zielony szlak, tak. Bartnego. Czyli w zasadzie jedziemy taki odcinek przez Krępną do Bartnego, tylko że ten zielony szlak zaczął się Świątkowa Górna, czy Świątkowa Wielka? Wielka. Wielka, no. Tu jest taka poprzednie, nie, parę kilometrów za nami, taka ostatnia wioska. Teraz będzie dość spory podjazd z tego, co orientowaliśmy się po mapie, ale potem na Kraków raczej już takie pagóry cały czas w dół. Ale i tak dzisiaj nie dojedziemy, bo mamy 160, nie 1600, 160. A jak ci potok poszedł? Przejechałeś? No, sięgałam akurat na drugą stronę. Nie zamoczyłaś nogi? Nie. Tu taka ciekawostka wam powiem. My przyjechaliśmy z tej strony, jedziemy do Bartnego tutaj w dół, a w tej osi za mną tam do przodu przechodzi główny szlak beskidzki, a to miejsce dokładnie to jest, słuchajcie, przełęcz Majdan, ma 625 metrów wysokości. Widzicie tutaj Magóra Wątkowska 30 minut tam. I Bartne 30 minut tam, ale my na Bartne po prostu tutaj tą drogą przejedziemy, bo mi się wydaje, że ona będzie w miarę w lepszym, o wiele lepszym stanie i w miarę przejezdna, nie tak jak tą, którą teraz podjeżdżaliśmy, bo było dużo kamieni, dużo kałuż, dużo błota i nie do końca fajnie się jechało. W ogóle się nie jechało. Berendo, co chcesz powiedzieć? Że... W ogóle się nie jechała tam. Pchało się. Tak. Dorenda zawsze znajdzie jakieś odpowiednie podsumowanie. Tak. Był bardzo fajny zjazd i teraz jesteśmy w takiej miejscowości Ciężkowice, gdzie znajduje się skalne miasto, jakieś takie w ogóle wąwozy, takie skałki jak tutaj widzicie. Tu jest akurat jakaś pamiątka bitwy pod Grunwaldem. 1410 rok, bohaterom Grunwaldus w 500-lecie rocznicy zwycięstwa Ciężkowice. Ja tu kiedyś byłem parę lat temu po prostu na takiej wycieczce, tu jest dużo różnych szlaków, dość wysoko się wchodzi, dużo jest takich właśnie formacji skalnych, także od siebie mogę wam polecić, jak będziecie w okolicy, to tutaj zawitajcie. A i to jest skalne miasto czy skamieniałe miasto, bo tak to widziałam przed chwilą na to. No właśnie nie jestem pewien. Skalne czy skamieniałe, coś w tym stylu, to doczytacie. Na pewno na Wikipedii dużo informacji na ten temat można znaleźć. Wiem, że jak się tu jest, to te 2-3 godzinki na taki spacer jakimś szlakiem warto poświęcić, bo na pewno jest ciekawie. Ty nie byłaś, nie? No teraz nie damy rady, bo spieszymy się trochę.
A pogoda jest... do domu. Pogoda cały czas jest niepewna, także po prostu jedziemy. No i jeszcze dzisiaj będziemy gdzieś biwakować, jutro mam nadzieję będzie Kraków. Także to jest chyba przedostatni vlog z podróży, ale jeszcze oczywiście będą następne i jeszcze następne. Ponieważ internet zadziałał, wrzuciliśmy też film przy okazji i zobaczyliśmy Revoluta i z tej okazji dziękujemy bardzo panu Adamowi za wsparcie. Bardzo, bardzo dziękujemy. A ja wam w ogóle chciałem powiedzieć, że dużo rzeczy w rowerze do rendy jest dzięki temu, że dostaliśmy od was wsparcie. Możecie sobie zobaczyć te wcześniejsze vlogi, bo tam praktycznie cały remont roweru jest opisany w tych vlogach. Także to jest dla nas bardzo fajne, bo raz, że jesteście częścią tego roweru, a dwa, że bardzo się przyczyniliście też do części tej podróży. I to jest fajne, bo nie jedziemy zupełnie sami, bo zawsze wiemy, że na kogoś z was można liczyć. Jak nam ktoś czegoś nie wyśle, to nas ktoś gdzieś zaprosi do domu, na nocleg, na przejażdżkę. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo wszystko miłe. Nie jestem w stanie wam teraz wszystkim pojedynczo podziękować, ale dziękuję wam wszystkim, po prostu bardzo dziękuję. I jeszcze w podsumowaniu też będziemy dziękować. No, już jedziemy, jesteśmy w Małopolsce. Tak naprawdę już nawet dosyć długo jedziemy przez Małopolskę. Gdzie jesteśmy dokładnie? Ja myślę, że 20 km przed Brzeskiem. W jakiejś miejscowości, ale nie pamiętam, bardzo malutkiej. Ja też nie pamiętam. W każdym razie jest tutaj teren dość taki pakurkowaty. Jesteśmy w zasadzie na szczycie jakiejś górki. Trudno było znaleźć miejsce, bo wszędzie jest albo bardzo krzywo, albo są domy. Tak, albo jest nieskoszone, albo jest zasiane. Tak. I zjechaliśmy w końcu z tej naszej trasy troszeczkę na bok i poprosiliśmy zobaczyliśmy, że jest takie fajne, duże miejsce, poprosiliśmy w domu, który jest po prostu parę metrów stąd, no 100 metrów, tak. I oczywiście się zgodzili. Nawet zaproponowali, Derenda poszła negocjować jakąś herbatę czy coś, ale my tu wszystko mamy. Możemy przyjść na herbatę, korzystać z łazienki, jeśli chcemy. Tak. Ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ jest późno, słuchajcie, jest 21, dochodzi. Myśmy dzisiaj mało nakręcali, bo po prostu dużo, dużo jechaliśmy. Chcieliśmy jak najwięcej zrobić, bo był ciężki start w tym deszczu rano. Na szczęście wieczór i jest spoko. I przez ten Magórski Park. No i przez Magórski było też ciężko. To może opowiemy po prostu potem. Nie mamy jeszcze zdjęcia do miniatury. Może zrobisz z namiotem, co? Dobra. No i w każdym bądź razie, słuchajcie, tak jak tam mówiliśmy przy tych skałkach, że wam za wszystko bardzo dziękujemy. Jutro chyba wygląda na to, że będzie ostatni dzień tego tournée po Polsce. Chyba tak. No i odezwiemy się do was z bazy. Także na razie, pa pa. No, ja chciałam jeszcze opowiadać, bo ta pani, która tam otworzyła, pytała, czy jesteśmy z daleka. Mówię, że no ogólnie nie tak daleko, bo z Krakowa. Z Krakowa na rowerze! Mówię, ale pojechaliśmy przez morze i z Suwałki i całą wschodnią granicę i Bieszczady. No to... No, taka historia. Śmieszne reakcje zawsze taka są. Taka historia. No, to wszystko. To wszystko. Pa. Pa.